Okej, chyba mamy wszystkich, tak? Nikt, rozumiem, na SU-27 nie leci. Dobra. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapoznał z wyprodukowaną przeze mnie treścią, to na szybko przedstawię zadanie. Grupy lotnictwa myśliwskiego Frodo, Bilbo oraz zapasy Skywalker i Vader. Waszym zadaniem jest patrol wyznaczonego Faoru, czyli rejonu odpowiedzialności. Będziecie tam kierowani przez ośrodek dowodzenia i naprowadzania na ewentualne myśliwce przeciwnika. Przekroczenie granic Faoru według uznania dowódcy ugrupowania proponowałbym robić to na wyższych wysokościach ze względu, iż walczące pododdziały na ziemi mają osłonę przeciwlotniczą. Dalej. Grupa Tyrion, grupa uderzeniowa. Widzę, że liczna, 3 samoloty. Waszym zadaniem jest zniszczenie zgodnie z poniżej pokazanymi zdjęciami 4 kontenerów z bronią chemiczną. Przelot zgodnie z planem lotu. Wysokość według waszego uznania. Proponuję jednak, żebyście myśleli zarówno o środkach napadu powietrznego przeciwnika, jak i obronie przeciwlotniczej. Bodajże waypoint trzeci, nie jestem teraz pewny, jeszcze potwierdzimy, ale zresztą znajdziecie. Waypoint trzeci to jest cel. Zgodnie z najnowszą informacją rozpoznawczą na pewno będzie chroniony. Może nie przez wielkie siły przeciwnika, ale jednak będzie. Co jeszcze? Aha, dla was więcej. I jeszcze takie informacje pokrótce dla wszystkich. Startujemy z Tbilisi. Wszyscy są na Apron 1. Oznacza to, że mamy dosyć długą drogę do przelecenia. Jest to co najmniej 100 mil do samego rejonu działań. Więc proponowałbym, zgodnie z waszym oczywiście uznaniem, ale proponowałbym dobrać dodatkowe zbiorniki paliwa i koniecznie przed startem sprawdzić loadout, ponieważ nie jestem pewny, czy macie ustawione taką broń, jaką byście chcieli. Każdy ma dostępną mapę F-10 z pozycją własnego samolotu, więc w przypadku konieczności szukania dróg kołowania nie będzie problemu. Zajmować pas proszę w grupach, startować tylko w pojedynkę z separacją co 10 sekund. Q&A będzie podane przez kontrolę lotów. Uruchamiać samoloty można według uznania, kołowanie tylko za zgodą. Jeżeli będziecie mieli otwarty ten arkusz w tle, to troszkę poniżej są wszystkie schematy lotnisk, z których będziemy korzystać, więc nie trzeba gdzieś tam szukać w innych źródłach. I jeszcze z takiej informacji dodatkowej, kontrola lotów jest obecna na Tbilisi, to jest 138. Na Kobuleti niekoniecznie będzie dostępna, więc jeżeli nie będzie dostępnej kontroli lotów, proszę nadawać jak na trafik i zgodnie z trafik pattern lądowania. Dowodzi w powietrzu ośrodek dowodzenia i naprowadzania, częstotliwość 1, 2, 4. Po startach zgodnie z instrukcjami od ATC, kontakt i zgłoszenie. Czy jakieś pytania? Czy ktoś mnie w ogóle słyszy? Tak. Głośno tak. I wyraźnie. Wszyscy analizują. Dobra, widzę, że nikogo nie ma w Waderze. To też dobrze, bo początkowo byliście tylko dyżurem bojowym, ale coś bym tam wymyślił. Dobra. Okej, okay. Myślę, że możemy przechodzić już do gry. Także. Dobra, ja mam pytanie jeszcze, przerwę. Tak.
Bo nie mogę znaleźć tego, ale który pas zajmujemy do startu? Ja to już zgodnie z tym, zgodnie z ATC. Dobra. Przy czym zauważyłbym, że na Tbilisi jest czynny jeden pas tylko. Stary pas nieczynny jest tylko drogą kołowania. Czy ja widzę wpisane 13 prawy tam? Dobrze widzę? Dokładnie tak. 13 prawy albo 31 lewy, jak kto woli. No tak, tak racja. Stary pas jest drogą kołowania November w tym momencie. No to brak pytań. Dobra, to proszę się podłączać, jeżeli jeszcze nie wszyscy są podłączeni. Za minutę odpauzujemy grę. Jak się nazywa serwer? Wprowadź sobie IP bezpośrednio, tak jak Vlad ma w Niku. Dobra, jakie hasło? Kaczka. Kontakt między swoimi w grupie tylko na tej częstotliwości, którą podałeś w arkuszu, czy ona jest sugerowana tylko? To jest częstotliwość sugerowana, jeżeli chcecie dobrać sobie inną, proszę bardzo. Ja nie będę tego podsłuchiwał, także. Okej. No to Kałasznikow i Seweryn na trzecim radiu, tam jest 30 FM ustawione domyślnie w A10, to na tym zostaniemy sobie. Dobra. Okej, okay, w takim razie odpauzowuję serwer. Chyba, że czekamy jeszcze na kogoś? Borsuk jeszcze chyba na slot. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery samoloty na razie są. Piąty. A, więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tam jeszcze są szesnastki. Aha, dobra. No dobra, to słuchajcie, czyli co, rozpoczynamy, tak? Czy jeszcze na kogoś czekamy? No to dobra, to lecimy w takim razie. Powodzenia. Zmieniamy coś? Wygląda ok chyba, nie? No ja będę zmieniał na 120C, bo mam 120B podwieszone. No ja mam BC, 9. Jest ok jak dla mnie.
trochę czasu zmniejszyłem. Generalnie jestem gotowy. Jak u ciebie status? Frost 2, to samo, gotowe do uruchomienia. Dobra, w takim razie zgodnie tam z zaleceniami możemy odpalać, dopiero zgłosimy na kołowaniu. Przyjął, Frodo 2 uruchamia. Twójkę silniki uruchomione, gotów do kołowania. Przyjąłem, rozeznaję się tutaj w lotnisku i zaraz będę ładował do wieży. Dwójka, potwierdź dla jedynki, czy nasze zmagania lecą w świat dzisiaj? Zobaczymy, bo tutaj słabo serce bije, że tak powiem, więc zobaczymy. Na razie tak. Frodo, masz zgodę na kołowanie po przekołowaniu sojuszniczych F-16.
koluj drogą Charlie, Apron 4, Echo do skrzyżowania z drogą startową. To musimy właśnie za naszymi F-ami sobie tam pojechać. Właśnie patrz na mapę. To było Charlie, Alfa 4, Echo i zatrzymać przed wjazdem na pas, nie? Tak, potwierdzam. Apron, dobra, się zapisałem. Czyli w lewo Charlie, Apron 4, Echo, mijamy November i przed pasem 3.1L zatrzymujemy. Dobra, wszystko jasne. Gdzie jest ten Apron 4? Po prawej, Apron to jest stanowisko postojowe. Tak, tak, dobra, to ja będę w razie czego prowadził za naszymi migami, jak coś to korygnie, dobra? Jasne, przyjąłem. Przyjął z tobą. Kontynuujcie dalej, możecie zajmować pas. Przyjął pozwolenie na zajęcie pasa. Dziękujemy. Dla uszczegółowienia pas 3-1 Lima. Tak, tak, przyjął 3-1 Lima. Dwójka. No dawaj. Możecie kontynuować za grupą Bilba zająć punkt oczekiwania przed wjazdem na pas 3-1 Lima.
Słyszałeś, Tynko? No to był do nas, tak? Tam. Przyjął, Frodo. Słuchaj, zastanawiam się, czy pamiętasz, jak wyłączyć te komunikaty zbędne? Nie zrobimy tego teraz. Dobra, przyjął. Tiblisy wieża, tutaj Tyrion, poprosimy kowania. Tyrion tu wieża, kołujcie brogami. Atakuj. Tyrion wieża. Powtórz wieża. Tyrion wieża. Tyrion, kołuj drogami kołowania. Alfa w lewo, November do krzyżówki z drogą kołowania, do krzyżówki z drogą startową 3-1 Lima na drodze Eko. Kołujemy Alfa, November do krzyżówki z drogą startową. Prawo, możecie kontynuować. Prawo, przyjął, kontynuujemy. Wieża Bilbo na pasie, prosimy o pozwolenie serca. Masz na słuch na wieżę, tak? Bilbo, wieża, macie zgodę na start. Tak, potwierdzam. Po starcie lećcie 5 mil zgodnie z kierunkiem pasa, potem do wysokości 5000 stóp, potem zgodnie z planem lotu i zgłosić do Gondor ODN 124. Przyjął po starcie 5 mil lecieć, wysokość 5000 stóp, zgłosić na 124. Readback poprawny, powodzenia. Dzięki, cześć. Tyrion wieża. Zgłaszam Tyrion. Otrzymaliście zgodę na kołowanie? Tak, otrzymaliśmy. Kołujemy już. Okej, widzę. Wieża, jaki pas startowy w użyciu? Użyciu pas startowy 3-1 Lima. 3-1 Lima w użyciu, przyjąłem Tyrion. Jedynka, ty w lewo, ty na, po lewej, czy ty po prawej? Ja po lewej, ale i tak startujemy z odstępami. Przy. Czekam na zgodę, nie? Na wjazd. Tak, tak. Wieża, Frodo? Wieża? Frodo prosi o zgodę na zajęcie 3-1 Lima. Macie zgodę na zajęcie pasa 3-1 Lima i start. Po starcie kontynuować zgodnie z kierunkiem pasa do wysokości 3000 przez 5 mil. Zgłosić do Gondor 124. 124 Gondor, zgłosić 3000 stóp, 5 mil kierunek pasa. Frodo przyjął. Readback poprawny, powodzenia. Dzięki, do usłyszenia. Starczy ci miejsce dwójko? Tak, jest gotowe.
Tak, dwójka gotów. Dobra, przyjął, przypominam o 10-sekundowym odstępie. Ja zaczynam, startuję z klapami, będę szedł na 9-5 bez dopałki. Przyjął klapę 9-5 bez dopałki. Dwójka w powietrzu. Jedynka 3000 wyrównuje. TPLC tutaj, Tyrion potwierdził, że mamy zgodę na wjazd na drogę Eko. Macie zgodę na wjazd na drogę Eko i zajęcie pasa 3.1 Lima. Mamy zgodę na wjazd w Eko i zajęcie pasy 3.1 Lima, Tyrion. Tu jedynka ściągamy do 8.5, jak do mnie dojdziesz. Przyjął, gonię. Dwójka, dołącz. Dwójka, potwierdźcie dla jedynki, że już jesteście na częstotliwości Gondor. Odmawiam, jeszcze nie przychodziłem. Dobra, to potwierdź, jak będziecie to zaczynać robić czeki, żebyś też był. Około 275-280, kierunek 305. Przyjął, podawałem parę metry lotu, ale widzę, że jesteś blisko, więc nie będę już powtarzał, chyba że chcesz. Nie, okej, okay, widzę cię. Ja już będę utrzymywał. Dobra, jestem spionowany na 1, 2, 4. Trzeba pokręcić na lewo już, nie? Tak, potwierdzam, już włączam jakieś waypointy. Dobra, no to w takim razie zaczynamy kręcenie na lewo. Przejął, kręcę w lewo za tobą. Jedynka robisz, czeka już na 1, 2, 4? Odmawiam w tym momencie, zaraz będę robił, jak złapiemy kurs na waypoint numer 1. Przyjął. Kontra na CWO. Frodo, zgłaszam. Frodo, podajcie swoją wewnętrzną częstotliwość, macie jeszcze jednego skrzydłowego. Nasza częstotliwość to 260. Nasze 0 przyjęło.
mówię. Kondor, to Tyrion, postać z Tbilisi, wysokość 1900 stóp. Tyrion, Kondor, nie dowodzi zgodnie z planem lotu. Kontynuujemy zgodnie z planem lotu, Kondor. Sarki, Tyrion. Wątpliwości, czy dobrze lecimy, jedynka. Jeszcze raz dwójka. Mam wątpliwości, czy dobrze lecimy. Polecimy 180, a powinniśmy lecieć gdzieś na zachód. No to waypoint 11 tak pokierował. Dobra, kręcimy jeszcze raz prawo, bo się... O, znowu przeskoczył ten waypoint. Też masz go po lewej? Nie, ja przed zmieniłem teraz. W po prawej 1100. Boże, 110. Czyli na dwójkę narzuciłeś, tak? U mnie jedynka się numeruje. O, halo, jak mnie słychać? Jest okej, mamy kontakt. Dobra, dwójka, poprawia się w takim razie przez chwilę, ja pójdę za tobą, bo mi pokazuje, że po lewej mamy waypoint numer 1. Przyjął, kręcę w prawo, po twojej prawej. Jaką wysokość utrzymujemy? Co utrzymujemy? Wysokość. Na jakiej wysokości lecieć? Docelowo 20 tysięcy, dobrze cię słuchać, trójka. Kręcę w prawo. Wznoszenie. Przyspieszam. Obroty 9,5. Wznoszenie 10 stopni. Kręcimy jeszcze w prawo trochę, korygujemy. Dobra, waypoint pierwszy, 110 mil na kursie 270. Utrzymuje wznoszenie 10%, wznoszę na 20 tysięcy. Przyjął cały czas w kontakcie wzrokowym za tobą. Na twojej lewej, dwójko. Przyjął. Trójka, jak wystartuje, to może waypointami lecieć po prostu, nie? To on znajdzie. Wyłączamy światła, co? Jedynka? Tak, potwierdzam, musiałem to proponować. Bilbo, Gondor. Bilbo, zgłaszam, przepraszam. Macie kontakt, kierunek 267, odległość 24 mile. Przyjął kontakt 24 mile, 267 kierunek, dzięki. Prawdopodobnie SU-25. Wyrównuję.
mam jeden kontakt, no jeszcze nie wiem co to jest, ale mam na radarze. Potwierdzam, 125. Dobra, wyrównałem, obroty mam 9,5. Włączamy radary, skanujemy? To ty skanuj, ja będę się utrzymywał póki co. Przyjął, włączam radar. Potwierdzam utratę kontaktu radarowego, zniszczenie. Potwierdźcie jeszcze, jeżeli zobaczycie, splash. Bilbo, potwierdzam splash 125 zlikwidowany. Dzięki, w rejonie działań prawdopodobna aktywność lotnictwa szturmowego przeciwnika i śmigłowców. Śmigłowce, potwierdź jaką wysokość tam możemy obrać, dowolną czy jakąś wydzielasz? Dowolna wysokość, zalecam nie mniej niż 20 tysięcy stóp. Przyjął, wchodzimy w górę. Bilbo, kolejny niezidentyfikowany kontakt, kurs 27. 0, odległość 42 mile. Przyjął 270, 42 mile. Do wszystkich komponentów otrzymano informację rozpoznawczą o startach par dyżurnych z północnych lotnisk, lotnisk kontrolowanych przez przeciwnika. Bądźcie na baczności. Ściągam do 9-0. Przyjął 9-0. Yeah.
koryguję do 20. Musiał wejść. Jest 20. Gondor, kurs 266, odległość 30 mil. Śmigłowcy przeciwnika. Wróć. Su-25, potwierdzone. Jedynka bym proponował wywołać tą jedynkę, trójkę i jej powiedzieć, że po prostu nas goniła waypointami. Roda 3, Gondor, powtórz. Roda 3, zgłasza się. Roda 3, kieruj się na waypoint numer 1 i przyjął. Przyjął. Ałax przed nami jedynka i... komponentów z kierunku północnego. Odległość od fauru pierwszy. Łapiemy kurs, obracamy w prawo. Przeciwnik znajduje się w rejonie pod kontrolą zestawu PS-300. Nie wylatywać z faurów. Otwierdź, otrzymam transmisję. Bilbo, potwierdzam kontakty z północy, nie wylatywać z faurów. Frodo trójka to jest częstotliwość Frodo, częstotliwość operatora to jest 1,2,4 AM. Jedynka, mam te spajki na RWR-ze. Obracamy w prawo i skanujemy. Bilbo, potwierdzono twoje RMS.
Jedenka, mam spajki od tych migów na naszej pierwszej. Bilbo, przeciwnik, kurs 3.00, odległość 25 mil. To do nas było to 3.00, 25 mil. Wołacie, trójka. Jedynka zgłasza. No to trzy do jedynki. Zgłasza jedynka dla trójki. Frodo 3, tu Gondor, zgłoś się. Kurwa mnie wykończy. Jedynka, mamy migi na drugiej, dość blisko. Kręcić w prawo radarem, próbujemy ich zeskanować, czy kontynuujemy na kursie? No, potwierdzam, skanujemy ich na prawo. Przyjął, kręcę w prawo. Powtórz jedynka. Mówię dwójka, że wyglądają na nasze. Tak, potwierdzam. Frodo 3 do Gondor. Gondor, Frodo 3. Przepraszam bardzo, jakieś zakłócenia mam. Dopiero teraz słychać, sprawdzam test łączności. Proszę podkreślić, że lecę zgodnie z planem lotu. Lecisz zgodnie z planem lotu, kontynuuj zgodnie z planem lotu aż do zmiany poleceń. Na jakiej wysokości mam lecieć? Według uznania proponuję powyżej 20 tysięcy. Potwierdzam. Patrz, czy co na razie? Bo dwa kontakty, kontakt pierwszy. Kurs 285, odległość 32 mile. Kontakt drugi, kurs 300, 40 mile. Bilbo przyjął pierwszy 285, 32, drugi 300, 40 mile. Frodo, Gondor. Frodo. Dwa kontakty, kurs 300, odległość 38 mil. Kurs 310, odległość 47 mil. Przyjął, Frodo? Ten na 3.0, bo na, o jakiej odległości? Zgoda na przekroczenie wschodniej granicy, wschodniej i zachodniej granicy Faoru. Według uznania możesz atakować cele. Nie przekraczaj północnej granicy Faoru. Przyjął, Frodo, nie przekraczać północnej granicy. A nie, to radę przyjąłem, nie przekraczać północnej granicy. W jakiej odległości byli na 3.0? Bilbo 2, jesteś za daleko. Natychmiast skręć w kierunek 180. Narażasz się na ogień artylerii przeciwnika. Na pewno jeden był 47 mil. Mam gościa. Ustawiam się na niego. E, 35 mil pomiędzy 0 a 20 tysięcy. Przyjąłem.
Kręcę w lewo, żeby mieć go przed sobą. Nie, gdzie było? Jeszcze raz powtórz, jedynka. 260, 260, 20 mil, do lewej, do lewej. Jest 260. Mam go na RWS, ale na radarze go nie widzę. Potwierdzam to samo. Do prawej go widzę, iż gdzie? Na RWR-ze? Mam go, mogę. 20 mil pomiędzy 1 a 11. Podaję kurs 280, odległość 16 mil. Wasza żara przyjęła. Odległość kierunek. Bardzo nisko, ledwo widzę go na radarze. Poniżej 1000. No, do tego mi zniknął. Do wszystkich komponentów z kierunku 300 nadlatują kolejne 3 myśliwce. Wycofać się w głąb pod ochronę okalotki własnej. Masz namieszonego jedynka? Tak, potwierdzam, idę na niego. Nie widzę cię. No. Jesteś za mną czy przede mną? Zgubiłem cię. Przejechać mnie też. Mam radar włączony, jak widzę. Nimbo 1, kontakt, kierunek 3105 mil. Przyjął 3105 mil. Potwierdź, że w tym rejonie się kręcą nasze samoloty. Tak, w tym rejonie jest jeszcze jedna nasza para. Fox, proszę. Drugi Fox. Rozpocząłem skanowanie, na razie nie widzę. Zmieniam w prawo, bo prawie mamy trzy kontakty, jeszcze odległość 20 mil. Idę na azymut 305. Zobaczcie na prawą stronę. Powtarzam to samo. Field.
Dobra, jesteś przede mną. Nie, to nie ty, sorry. Rodo 1, wycofaj się natychmiast, wlatujesz w strefę rażenia S300. Rodo 1, wycofuję. Rodo 1, kontakt 1, 2, 2, 9 mil. 1, 2, 2, 9 mil. Oczekuj około 1000 stóp. Rodo, czy to Gondor? Rodo 3. Proszę podkreślić, że leci zgodnie z planem lotu. Rodo 3, zmiana rozkazów, leć kierunek 270. Potwierdź, czy przyjął. Rodo 3, potwierdza. Rodo 1, splash. Potwierdzam. Gondor, zgłosz dla Frodo 1. Gondor. Frodo 1 prosi o zgodę na nawiązanie walki na azymucie 315 wroga, jednostka około 30 mil. Frodo, wycofaj się natychmiast, wlatujesz w strefę zagrożoną. Przyjął Frodo 1, wycofuj. Ja jestem na Bullseye 1. Jestem nad Bullseye, będę się tu kręcił teraz. Rodo 3, kierunek 300. Potwierdź. Gondor. Spotkamy się nad Bullseye 1. Rodo 3. Skręt w prawo, kierunek 300. Poczekaj, poszukuję Dusaj. Rodo 3, potwierdza kierunek 300. Nie widzę niestety w miejscowości Dusaj. Bullseye, Bullseye 1. Nad Bullseye się spotykamy. To jest rejon Poti. Bilbo, do całej grupy proszę o lot kierunkiem 180. Przyjął 180, zbieramy się. Chroba, powrót do fora. Przyjął Poti, spotykamy się tam. Tyrion, Gondor, wlatujecie w rejon kontrolowany przez przeciwnika. Tyrion przyjął. Potwierdzono obecność opelotki przeciwnika. Na pewno są tunguski. Na pewno są strzały. Widzimy dwie tunguski na RWR-ze, także jesteśmy świadomi. Okej, okay. Kontynuować, wykonywać zadania.
Czekałem, kontynuujemy. Bilbo, skręt w prawo, kierunek 270. Frodo 3, skręt w prawo, kierunek 270. Prowadzę cię do twojego prowadzącego. Jestem nad miejscowością Pot i widzę, jesteś chyba... Namierzasz mnie, tak? A, potwierdzam gonięcie. Ja dołączę do ciebie. Dobra, w takim razie jedynka lecę nad... wzdłuż wybrzeża, kierunek około 3-3. Tam 0. Korespondencja nieczytelna, powtórz. Bilbo, dwa kontakty, kierunek 310, odległość 44 mile. Przyjął dwa kontakty, 310, kierunek 40 mil, tak? Potwierdzam, 40 mil. Dzięki, lecę. Cele wysoko, około 20 tysięcy stóp. Przyjął wysoko, około 20 tysięcy stóp. Frodo, jest zgoda na atak, kierunek 300, 40 mil, dwa kontakty. 300, 40 mil, dwa kontakty, Frodo, przyjął. Dołączaj dwójkę, lecimy. Zgłaszam, niezidentyfikowane kontakty. Ja obracam, wiesz co, bo stracimy czas. A, widzę cię, dobra, smugę ciągniesz. Opuszczacie rejon kontrolowany przez przeciwnika. Tryon przyjął. Obrócę w prawo na 300, próbuję ich złapać na radarze, dobra? Przyjął. A co ma, coś tam ma włączone? Tutaj? Odmawiam, nie mam włącznego. Frodo 2, dwa kontakty, 300, odległość 35 mil. Frodo 1, dwa kontakty, kurs 270, odległość 32 mil. Przyjął 1. Mamy ich, ile na nich, czy mam autoryzację? Bilbo 1300, 20 mil gorący. Tak, tak, ładuj. Mam jeden potwierdzony kontakt, lecę w jego kierunku. Drugi kontakt jest nieco dalej, na niskiej wysokości. Skupiłem ich.
Tyrion. Jesteście 9 mil od celu. Tyrion, przyjąłem. Właśnie poszukujemy na TGP celu. Jak sytuacja, dwójka? Miałem ich namierzony, uciekli mi na razie. Szukam. Dobra, mam jednego misia goniego. Gonor, zgłaszam wylot z Faoru. Potwierdź, czy mamy zawracać, czy lecieć na te migi. Kontynuujcie atak. Muszę znaleźć, bo uciekł. To dotrze do Gondor, czy potwierdzi to zgodnie z planem lotu? Chyba, czy potwierdza. Frodo 1. Jeden kontakt. 15 tysięcy mil. Wróć. Frodo 1. Kontakt. 2.7.0. 10 mil. Wysokość 820. Frodo 2. Kontakt. 3.5.5. 9 mil. Jeżeli nie zaatakujesz teraz, zawróć natychmiast. Frodo 2 przyjął. Frodo 2, zrywam.
Możesz powtórzyć mi? 04 22 55 8. Request rearming. Copy. Rearming complete. Rota 3, skręć w prawo, kierunek 270. Rota 1, skręć w prawo, kierunek 180. 1-8-0, Frodo przyjął, 1. Frodo, czy do Kondor możesz proszę powtórzyć ostatni rozkaz? Frodo 3, skręć w prawo, kierunek 2-7-0. Frodo 3 potwierdza.
kierunek 270. Batumi wie, że Frodo 2 na stanowisku podstojowym w Batumi, silniki uruchomione, oczekujemy na zgodę na kołowanie. Frodo 2, oczekuj. Wieża Frodo 2, no dawaj. Frodo 2, masz zgodę na kołowanie i zajęcie pasa startowego i start. Droga kołowania Delta. Po starcie odbij w prawo kierunek 000 i zgłoś się do Gondor. Batumi wieża, Frodo 2, droga kołowania Delta, zgoda na zajęcie i start, po starcie w prawo na 000, zgłosić do Gondor. Rydbak poprawny. Jest dwójka. A czy ty jesteś z trójką obecnie? Odmawiam, ja z rezerw, nowy człowiek. Startuję z Batumi, zaraz się zgłoszę na Gondor, będę was gonił.
Bilbo, 3 kontakty, kierunek 3, 9, 2, odległość 60 mil. Nie zmieniaj kierunku lotu. 3 kontakty, kierunek 3. Jaki dalej? Powtarzam, kierunek 300, odległość 55 mil. Przyjął 300, dzięki. Frodo 3, skręć w lewo, kierunek 90. Gondor, Frodo 2, po starcie z Batumi, kierunek 000, wznosimy na 10 tysięcy. Witam, Frodo 2, kierunek 3, 4, 5, odległość 8 mil, twój skrzydłowy, kontroluj na wysokość 10 tysięcy. 3, 4, 5, 10 tysięcy, Frodo 2. Frodo 3, Gondor, proszę podpisać lekcję zgodnie z planem lotu. Frodo 3, skręć w lewo, kierunek 90. Frodo 3 przyjęła. Frodo 1, skręć w lewo, kierunek 180. 180, Frodo 1. Frodo 2, twój prowadzący jest na kierunku 340, odległość 7 mil. 340, 7 mil, Frodo 2. Jaka tam wysokość była dla tych trzech kontaktów? Bilbo, czekaj. Bilbo, kontakty lecą na różnych wysokościach. Jeden na 20 tysiącach stóp, dwa na 4 tysiącach stóp. Podaję wektor 288, odległość 40 mil. Jedynka, daj flarę, jak możesz. Przyjął 288, 40 mil, dzięki. Frodo 3, skręć w lewo, kierunek 340. Dobra, widzę cię. Potwierdź. Frodo 3, potwierdzę. Frodo 2, potwierdź nawiązanie kontaktu z rokowym skrzydłowym, z prowadzącym. Potwierdzam, widzę, Frodo 2. Przyjąłem. Frodo 3 do Gondor. Proszę potwierdź wylecę zgodnie z planem. Frodo 3, skręć w lewo, kierunek 330. Bilbo, aktualizacja, kierunek 285, 35 mil. Przyjął 285, 35 mil. Dwójka skręcam w lewo, żeby łapać trójkę. Przyjął w lewo. Frodo 3. Wasz prowadzący jest na kierunku 300, odległość 15 mil. Frodo 3, potwierdzę. Frodo 1, skręć w lewo, 120. 120 przyjął, Frodo 1 ma namiar na Frodo 3, zaraz się znajdziemy. Przyjąłem, połączcie się w grupę, zgłoście. Przyjął Frodo 1. To ja, sir. Tyrion, wróć. Bilbo, aktualizacja, kierunek 280, odległość 26. Przyjął 280, 26, dzięki. Frodo, skręcaj 3, Frodo 3, skręcaj w prawo wzdłuż wybrzeża na 330. Frodo 3, potwierdza kontakt wzrokowy. Dobra, panowie, skoro jesteśmy, lecimy wzdłuż wybrzeża kawałek, obroty 8-5. Jedynka przyjął.
dwójka po twojej prawej, jedynka. To do 3 do dwójki. Przyjął dwójka, trójka na lewej. Jaką macie wysokość? 10 tysięcy. Potwierdzam. Trójka do dwójki, do jedynki. Podajcie prędkość. Prędkość to 325. Bilbo, wkraczam do atakowania tych trzech kontaktów, widzimy je. Kontynuujcie. Pasuje. Frodo podaje namiar na trzy kontakty, kierunek 310, odległość 42 mile. Możecie atakować. 310, 42 mile, Frodo przyjął. Zatem odbijamy na lewo, panowie. Przyjął lewo, za tobą. Do wszystkich komponentów chwilowe zakłócenia w łączności Gondor. Powrót po pracach konserwacyjnych. Powtórz trójka, komunikat nieczytelny. Przepraszam, jakieś zakłócenia. Podajcie stan paliwa. Dwójka pełny, jestem z rezerw. Jedynka połowa, 6000. Gondor na stanowisku. No to czy przyjął? Też nie za ciekawie z paliwa. Bilbo, jeden kontakt za wami, odległość 5 mil, 8,5, dwa kontakty, 2,90, odległość 8 mil. Przyjął, idę na 8. Mam spajka 40 mil pomiędzy 0 a 19. Przyjął, atakuj, kiedy gotowy. Przyspieszamy 9,5, Frodo. Przyjął. Cel namierzony idzie w prawo, skręca w prawo. Zgubiłem gościa w tym momencie. Kontakt 3-2-3, 25 mil. 3-2-3, 25 mil, Frodo. Dobra, proszę zgodę na opuszczenie informacji i atak. Potwierdzam, macie zielone. Przejął konie w prawo. Ze względu na mały stan paliwa. Tyrion, Citrap. Tyrion, męczymy się z tymi pojemnikami. One są z jakiejś mocniejszej struktury, że zwykłe bomby na nie jakoś nie działają. Tyrion nie ma informacji rozpoznania w tym temacie.
kontynuujcie atak aż do uszkodzenia każdego pojemnika. Przyjąłem, Tyrion. Kontakt jeden namierzony jeszcze. Mogę odpalać? Break, Frodo. Kontakt. Odpalę, 3, 4, 6, 15 mil. Mam go. Atakujcie. Odpalać? Wysoko jest koncertów. Fox 3. Fox 3. Kondor, Frodo, cię odpalił? Gondor Frodo 3. Gondor przyjął. Mamy autoryzację na ostrzał przeciwnika? Tak. Jest autoryzacja. Frodo 2, splash. Potwierdzam. Frodo 2. Masz jednego przeciwnika na twojej lewej mile od ciebie, uważaj. Dwójka przyjął. Chęć pomocy, Frodo 2. Naprzód. Frodo 2, drugi kontakt, 3, 2, 5, 6 mil. Kontakt, kierunek 327, 12 mil.
Zrzucam na ten drugi od północy. Ja już z niego zrzucam właśnie. Zrzucasz na ten od północy, no? Na ten pomiędzy palącym się a zwykłym. Direct hit. Tylko leci na to pomocne. Okej, okay, zniszczone. To kierujemy się na bazę. Jaką macie wysokość i wektor? Ja jestem na 10 tysiącach i wznoszę do 15 co najmniej i będę kierował się na punkt pierwszy. Powtórz kierunek? Waypoint pierwszy. Przyjąłem. Dobra, myślę, że kierujmy się po prostu na Waypoint Zero, bo tak to na jedynkę lecieć to trochę bez sensu, a paliwa nie jest za wiele, przynajmniej w moim przypadku. Na 16 tysiącach jestem aktualnie prędkość 190, kurs już mówię 100.
Czekajmy, czy masz hukowe mylo. Nie wiem, czy to też poprawnie działa. Powinno niby pokazywać, także może spróbować się trochę zwolnić, żebyście mogli dołączyć. Tak, działa, widzę cię. Okej. Skręć w lewo, kierunek 251. Bilbo 1, zgłaszam na ATC, Kabuleti. ATC, Kabuleti zgłaszam, witamy. Cześć, proszę o wektor na lotnisko. Lotnisko na kursie 065, 20 mil od ciebie. Przyjął 065. Wieża tutaj, Frodo 1, cześć, jestem na podejściu na azymucie 06, proszę o asystę przy podejściu.
przyjął. Frodo 1, witamy. Kobolit wieża. Skręć w prawo na 160. 160, prawo. Frodo 1 przyjął. Bilbo 1, Kobulet wieża. Jak rozumiem, z zamiarem lądowania, tak? Tak, tak, tak. Przyjął, w takim razie zwolnij do 250 węzłów. Przyjął, zwolniam. Frodo 1, zwolnij do 250 węzłów. 250, Frodo 1. A Bilbo 1, zgłaszam widoczność i na podejściu w zasadzie. Znaczy na prosty. Frodo, czy do wieży Kobuletti? Oczekuj, Frodo. 3. Bilbo 1, Mark zgodę na podejście i lądowanie na pasie 07. Po wylądowaniu zjedź pierwszą drogą kołowania w lewo i zgłoś. Przyjął pozwolenie na podejście, na lądowanie. Po lądowaniu zjechać pierwszą w lewo. Frodo 1, skręt w prawo na 070. 070, prawo, Frodo 1. Frodo, czy oczekuje na rozkazy? Zgłaszam Bingo Fuel. Przyjął. Frodo 3 w lewo na 250. Frodo 1 w lewo na 047. Powtórz komunikat. Frodo 1 w lewo na 044. 044, Frodo 1. Frodo 3 w lewo, 251. Frodo 3 potwierdza. Zgłaszam krytyczny stan paliwa. Frodo 3, co znaczy krytyczny? Ile macie paliwa jeszcze? 2000 litrów. Przyjął. Frodo 1, podaj mi stan paliwa w tym momencie twój. Frodo 1, 1600. Przyjął. Frodo 1, masz pierwszeństwo. Frodo 1, 250 węzłów. Kontynuuj na kursie. 250, kontynuuję, Frodo 1. Bilbo 2, zgłoś dla Kobuletti wieża. Bilbo 2, zgłaszam. Bilbo 2 w lewo na 061, zwolnij do 250 węzłów, utrzymuj 10 tysięcy. Jeszcze 50 węzłów, 10 tysięcy, potwierdzam. Frodo 1 w prawo, 070. W prawo na 070, Frodo 1. 070, Frodo 1 potwierdza. Potwierdzam wizual na lotnisku, jestem w stanie podchodzić. Potwierdzam, Frodo 1, masz zgodę na podejście i lądowanie na pasie 07. Po wylądowaniu zjedź pierwszą drogą kołowania w lewo i zgłoś. Pierwsza droga w lewo, zgłoszę, Frodo 1 przyjął, dziękuję. Bilbo 2 w prawo na 070. Prawo 070.
Bilbo 2 obniżaj do 4000 stóp. Obniżam 4000 stóp. Informacyjnie, na końcu pasa, jakieś 200 metrów przed końcem pasa, leży owiewka. Także tam skłościej. Przyjął. Bilbo 2, Cobuletti wieża, masz zgodę na podejście na pas 07, pas przed tobą, 14 mil, zgłoś mi, jak będziesz miał wizualne lotnisko. Bilbo 2, zgłaszam widoczność lotniska. Przyjął, w takim razie Bilbo 2, kontynuuj, masz zgodę na podejście, jesteś drugi w kolejce, oczekuj na zgodę na lądowanie. Drugi w kolejce, Bilbo 2. Frodo 3, skręt w prawo na 070, zniżaj do 10 tysięcy, zwolnij do 250 węzłów. Bilbo 1, jak rozumiem, jesteś na drodze kołowania Eko, tak? Bilbo 1, jesteś na drodze kołowania Eko, proszę potwierdź. No tą główną drogą jeszcze jestem na końcu. Zaraz powiem, jaka to jest droga. Przyjął, oczekuję. Frodo 1, jak opuścisz pas, zamelduj mi za tobą. Bilbo 2, oczekuję na zgodę na lądowanie, jak tylko zwolnisz pas. Frodo 1 zwolni do 250, Frodo 3 zwolni do 250 węzłów. Potwierdź mi wizualne lotnisko. Panie? Powtórz, Frodo 3. Frodo 3 potwierdza kontakt drogowy z lotniskiem, czy ma zgodę na lądowanie? Frodo 3 ma zgodę na podejście, jesteś trzeci w kolejce, utrzymuj 250 węzłów, lecisz za szybko w tym momencie. Niestety nie mam w ogóle kontaktu i jaka jest prędkość i tak dalej, chyba że to gdzieś tu jeszcze pisze. Dobra, zwolnij o 100 węzłów. Cobuletti wieża, jestem na drodze November. Nie, przyjął, oczekuj. Frodo 1, potwierdź mi, że zjechałeś z pasa. Potwierdzę, Frodo 1. Bilbo 2, masz zgodę na lądowanie. Bilbo 2, ląduj. Po wylądowaniu pierwsza w lewo, oczekuj na dalsze instrukcje. Bilbo 2, potwierdź mi, że otrzymałeś zgodę na lądowanie. Frodo 1, kołuję na stanowisko postojowe November 32, drogami kołowania Eko November. November Eko 32 przyjął. Bilbo 1, kontynuuj drogą November na stanowisko postojowe November 41. Frodo 3, czy mam zgodę na lądowanie? Odmawiam, oczekuj. Bilbo 2, jak zjedziesz z pasa, zamelduj mi. Frodo 3, odlatuję. Nie, kontynuuj podejście, jeszcze masz do minimum kawałek, Frodo 3, kontynuuj podejście. Zwolnij, Frodo 3. Bilbo 2, zgłoś, jak zjedziesz z pasa. Bilbo 2, pozwolę. Frodo 3, masz zgodę na lądowanie. Po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w lewo. Potwierdza. Proszę, podaj moją prędkość. Frodo 3, w tym momencie 260 węzłów. Bilbo 2, kołowanie drogami Bravo Sierra na stanowisko postojowe Sierra 23.
wieży Kobuletti, podchodzę do lądowania, to będzie twarde lądowanie. Przyjął, powodzenia. Podwozia nie ma. Frodo 3 go around. Frodo 3 go around. Frodo 3 go around. Frodo 3 wylądował. Przyjął, dobra. To w takim razie przepraszam za zamieszanie. Frodo 3 kołuj do końca pasa, następnie w lewo i zgłoś jak będziesz na drodze kołowania. Frodo 3 zjechał z pasa. Frodo 3, na której drodze kołowania się znajdujecie obecnie? Blisko miejsca parkingowego 30. Przyjął, czyli zjechaliście w prawo, tak? Potwierdź mi, Frodo 3. Potwierdzam, skręciłem w prawo. Przyjął, w takim razie kołowanie drogami Alfa, Sierra, na stanowisko postojowe Sierra 24. Frodo 3 potwierdza. Kobuleti Tower, Gondor. Gondor, Kobuleti Tower, nadawaj. Przejmiesz Tyriona na kierunku 25. Jasne, przyjął, podprowadzimy, nie ma problemu. W porządku. Frodo 3 potwierdza. Stanowisko numer 24. Zaparkowałem. Przyjął, możecie włączyć Frodo 3. Tyrion, zgłoś dla Kobuleti Tower. Tyrion, zgłoś dla Kobuleti Tower. Tyrion, zgłoś dla Kobuleti Tower.
Jan, skupaj się na Copuletti Tower. Dzień dobry, wieża tutaj, Tyrion. Tyrion, Copuletti wieża, witamy serdecznie. Potwierdzam kontakt radarowy, będziecie lądowali na pasie 025, zaraz dostaniecie wektor. Przyjąłem, Tyrion. Tyrion 1 w prawo na 238. Prawo 238. Tyrion 2, Tyrion 3, kontynuujcie na obecnym kursie. Tyrion 2, kontynuuje na kursie. Tyrion 2 w lewo na 249. Tyrion 2 w lewo na 249. Tyrion 3 w prawo na 350. 350. Tyrion 1 dwa, w prawo 255. Prawo 255, Tyrion 1. Tyrion 1 zniżaj do 5000 stóp. Zniżamy do 5000 stóp, Tyrion 1. Tyrion 3 w prawo na 250. Przyjął 250. Tyrion 2 w lewo 260. Tyrion 1 w lewo na 250. Lewo 250, Tyrion 1. Tyrion 2 w lewo 250. Tyrion 2 na kursie. Tyrion 2 zniż do 5000 stóp, zreduguj prędkość do 270 węzłów. Tyrion 2 zaczyna schodzenie do 5000. Tyrion 3, kontynuuj na kursie, zniżaj do 5000, zwolnij do 250 węzłów. Tyrion 1 w lewo, 250. Tyrion 1, potwierdź mi, że masz wizuala na lotnisko. Lotnisko 9 mil przed tobą. Potwierdzam, mam wizuala na... Dobra, Tyrion 1 ma zgodę na podejście i lądowanie. Po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w lewo. Tyrion 2 zwolni do 250 węzłów. Tyrion 2 ma zgodę na podejście, jesteś drugi w kolejce, zwolni. Tyrion 3 jeszcze raz w prawo na 249. Tyrion 2 zwalniaj, zwalniaj, zwalniaj. Zwalniam.
Tyrion 3, możecie przyspieszyć do 300 węzłów. Tyrion 2, lotnisko przed tobą, 10 mil. Potwierdź, jak będziesz miał wizual. Tyrion 2, potwierdzam wizual. Dobra, Tyrion 2, macie zgodę na podejście na pas 2-5. Jesteś drugi w kolejce, oczekuj na zgodę na lądowanie. Tyrion 2 przyjął. Tyrion 3, kurs 2-2-2, zniżaj do 5000 stóp. Nie pokazuje mi prędkości, dlaczego. Przyjął. Tyrion 3 w tym momencie 250 węzłów. Rol kapitata. Tyrion 1, postarajcie się jak najszybciej zwolnić pas. Po zwolnieniu zamelduj. Tyrion 1. Tyrion 2, spróbuj zwolnić z prędkości minimalnej. Tyrion 2, copy. Tyrion 2, za wysoko was trochę ustawiłem. Jak chcecie, mogę was puścić na krąg. Decyzja do was. Podchodzicie czy odchodzicie na krąg? Odejdę na krąg. Przyjął. W takim razie kontynuuj na kursie pasa, wznieś do 5000 stóp. Copy. Tyrion 3, twoja prędkość w tym momencie 240 węzłów. Utrzymuj, zniżaj do 5000. Tyrion 3 w prawo na 250, zniżajcie to 3000 stóp. Tyrion 1, pas zwolniony. Przyjął. Tyrion 1 w takim razie kołowanie drogami Charlie, Sierra na stanowisko postojowe Sierra 27. Kołowanie Charlie Sierra na stanowisko Sierra 27, Tyrion 1. Tyrion 3, potwierdź mi, że masz widoczny pas. Tyrion 3, zniżaj, potwierdź mi, że masz widoczność na pas. Tyrion 3, zniżaj, mam widoczność na pas. Przyjął. Tyrion 3, masz zgodę na podejście i lądowanie. Po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w lewo i zamelduj. Tyrion 2 w prawo 070. Tyrion 2 w prawo 070. Tyrion 2 w prawo 095. Tyrion 2 095.
Tyrion 2, zniż do 3000 stóp. Schodzę na 3000. Tyrion się opuściłem pas. Przyjął w takim razie Tyrion 3. Kołowanie na stanowisko podstojowe Sierra 27. Drogami kołowania Charlie Sierra. Drogi Charlie Sierra, miejsce podstojowe Sierra 27. Potwierdzam, kłódź. Kobulet i wieża, Tyrion 1, potwierdź proszę, Sierra 27 dla Tyrion 1 również. Dobra, sorry, lepiej się tam trochę ciasno. Sierra 26, Tyrion 3 w takim razie, Sierra 26. Przyjąłem Sierra 26. Tyrion 2 w prawo na 249. Tyrion 2 kopi. Tyrion 2 w lewo na 247. Tyrion 2, potwierdź mi, że masz wizualne lotnisko. Widzę. Przyjął w takim razie Tyrion 2. W takim razie masz zgodę na podejście i lądowanie na pasie 2-5. Po wylądowaniu zjedź pierwszą drogą kołowania w lewo i kołuj na stanowisko podstojowe Sierra 25. Wieża nieoperacyjna, parę minut. Tyrion 2
Tyrion 2, witamy w Kobuletti. Pierwsza w lewo i kontynuuj na Sierra 25. Tyrion 2, kopii. Jesteście? Aha. Wlot, jesteś jeszcze na serwerze? Tak. Zrób proszę screena statu, bo chcę coś sprawdzić. Już tam nic nie ma. Czekaj sekundę, co zakładamy. Witamy serdecznie, możecie wyłączać, zamykamy. Dzięki wielkie. Zapraszamy na TeamSpeak. Dobra, skończyliśmy. Wreszcie co zrobiłem wcześniej, zaraz ci mogę powiedzieć, bo mam to chyba na filmie, o ile to będzie widać. Nie było dużo zestrzeleń w repozorom. No właśnie u nas spadały i nie wiem, czy paliwo traciły, kurwa, czy co, ale co chwilę w wodzie widziałem coś. No nie, niewiele było, ale coś tam leciało faktycznie. Było, było trochę zestrzeleń. A czy ruchu było dużo w powietrzu, tylko nie było... U nas ze strachu po prostu spadały same. Znaczy,